Błażej, posłuchaj, jak widzę, historia lubi się powtarzać. Ja w latach 90., kiedy ukończyłem studia filozoficzne i od razu nie miałem pracy na uczelni, posłyszałem w radio, że jest organizowana nowa szkoła, szkoła prywatna, której dyrektorem był i jest do dzisiaj, ta szkoła istnieje, imienia księdza Gostyńskiego, Michał Bobrzyński. Po prostu poszedłem tam, czy nie chcę, żebym uczył filozofii, i zacząłem tam uczyć filozofii. To była moja przygoda. Przygoda z nauczaniem filozofii, którą do dzisiaj nie zapomnę. I później nawet powiem szczerze, że kiedy już przechodziłem na uczelnię, żal mi było, żal mi naprawdę było odchodzić, prawda? No, a ty w podobnej sytuacji też swoją, można powiedzieć, dolę filozoficzną zaczynasz od nauczania w liceum. Tak, i muszę powiedzieć, że było to dość przypadkowe. Po prostu siedziałem nad jeziorem i dostałem telefon z pytaniem, czy nie chciałbym przez chwilę kogoś zastąpić i prowadzić lekcji filozofii w szkole, więc nie miałem za bardzo czasu, żeby się nawet nad tym za bardzo zastanawiać. I moje pierwsze doświadczenie było takie, że no, uczniowie, którzy są skonfrontowani z filozofią, boją się mówić. Po raz pierwszy ktoś zapytał ich o zdanie, o to, co myślą, o to, jak uzasadniają swoje poglądy. No i wtedy zrozumiałem, że nie można uczyć filozofii tak jak każdego innego przedmiotu. Nie wiem, czy również miałeś takie Czyli bali spostrzeżenie. się mówić, tak? Tak, To bali się znaczy, mówić, bo że. oczekiwali pewnej konkretnej odpowiedzi, że nauczyciel zadaje pytanie i czeka, aż ktoś poda konkretną odpowiedź. Czyli rozumiem, że oni spodziewali się, że mają odpowiedzieć zgodnie z jakimś schematem, tak? Ta wypowiedź ma być wyuczona i oni się bali powiedzieć coś od siebie. Tak, prawdopodobnie nauczeni filozofią klucza, że tak powiem, maturalnego, no oczekiwali, że pewne odpowiedzi są bardziej punktowane niż inne. Tak? Znaczy nie widzieli tego, że chodzi tutaj o pokazanie raczej sposobu, w jaki myślą, w jaki sposób dochodzą do Ale pewnych mówisz o wniosków. filozofia klucza maturalnego, czyli chodzi o ci, filozofię używasz w sensie Tak, w pewnym sensie szerokim. potocznym. Czyli chodzi o to, że na innych przedmiotach nie nauczyli się myśleć samodzielnie. Można tak to powiedzieć, tak? No, filozofia, wydaje się, premiuje pewne inne umiejętności, w tym właśnie myślenie samodzielne, uzasadnianie. I to ich na początku przeraża, ale również sprawia, że są zainteresowani i z biegiem czasu wydaje się to ich wciągać. Więc ja mam takie No, to też doświadczenie. zależy, jacy są uczniowie, bo czasami się uczniowie czasami się trafiają. Ja miałem chłopaków szalenie zdolnych i ekstrawaganckich. Jeden z nich właśnie dzisiaj w Teatrze NN ma spotkanie autorskie na temat swojej książki o Janie Józefie Lipskim. Skończył polonistykę i zajmuje się historią polskiej literatury. No i poniekąd polską historią współczesną, no to on był bardzo niekonwencjonalny, on to lubił, ale no, to takie osobowości nieczęsto się trafiają, więc to też od tego No zależy. tak, ale jak jest po kilku miesiącach? Czy ta sytuacja się zmieniała? Czy ten trening filozoficzny coś dał? Wydaje się, że tak, bo po kilku miesiącach sam usłyszałem od uczennicy pytanie, a jakie są pana przekonania? Więc to nie jest tylko tak, to nie jest luksusowa sytuacja, kiedy można ich wypytywać, prawda, robić im ankietę ich światopoglądu, tylko oni się po pewnym czasie, coś się w nich budzi i rewanżują się tym samym. I to Czyli jest najlepszy sprawdzili, czy moment. jesteś dobrym filozofem w ten sposób, tak? No, próbowali mnie być może złapać na czymś, prawda? Ale to już znaczy, że coś ich zaciekawiło, że coś się w nich obudziło. Więc to był najlepszy moment jak do tej pory mojego krótkiego doświadczenia uczenia filozofii. Właśnie, że oni zaczynają łapać, o jaką metodę tutaj chodzi i na czym to polega. A jak lekcje prowadzisz? W jaki sposób to robisz? Bo ja byłem, wiesz, w takiej szkole, że tam dyrektor miał różne pomysły eksperymentalne, że raz w tygodniu miałem wykład, a odbywały się coś w rodzaju konsultacji. Przychodziła jakaś grupka na dyskusję i zaliczali poszczególne tematy, prawda? Więc to jest inna sytuacja, bo to było liceum prywatne, niekonwencjonalne, natomiast jesteś standardowym liceum państwowym, no znakomitym, który ja też skończyłem i wspominam z rozrzewnieniem, zresztą filozofować nauczyłem się takiej twórczości na lekcjach języka polskiego dzięki profesorowi Adamowi Sielanko, bo to tam się ciągle dyskutowało, analizowało, pisało się. Zresztą tam się nauczyłem pisać, tak mówiąc szczerze. No, rozpisałem się. No ale
zagadałem się. Powiedz, jak no ty to jest trudno trochę wyważyć po doświadczeniu jakimś tam uniwersyteckim na studiach doktoranckich, jak prowadzić lekcje właśnie filozofii, no bo trudno odejść od tego modelu jednak wykładu, a jak powiedziałem w dyskusji, trudno trochę uczniów, że ciągnąć, tak powiem, złapać, więc trzeba tutaj trochę mieszać, trochę wykład, trochę dyskusja. Staram się zadawać też takie zadania na przykład domowe, jak obejrzenie filmu i próba napisania czegoś, jakiejś interpretacji filozoficznej swoimi słowami. No i to powoli jakoś się... A jaki film na przykład? No na przykład Krzysztof Kieślowski. Ostatnio zadałem Dekalog 10, najlżejszy, najbardziej komediowy, opowieść o dwóch braciach, którzy po ojcu otrzymują spadek w postaci kolekcji znaczków. No i kiedy dowiadują się, że ta kolekcja jest warta bardzo dużo, no zaczyna się między nimi pewna gra. Więc zadanie było takie: opisz, jaki jest dylemat moralny w tym filmie, co nie jest wcale proste, bo film jest, no ma bardzo wiele różnych aspektów, bardzo wiele poziomów i bardzo trudno tak naprawdę pewien prosty, jeden dylemat moralny wskazać, no ale to jest twórcze, tak, to ich zmusza do tego, żeby no żeby jednak tą odpowiedź dać, no i oni wiedzą, że już nie chodzi o żadną konkretną odpowiedź, tak? Rozumiem, to znaczy rozumiem. Tutaj nie ma już klucza, tutaj trzeba kombinować i tutaj no nie można spisać od kolegi, prawda, czy od koleżanki, tylko już trzeba... Ale nie wiążałeś to z konkretnym tematem na przykład tego filmu? Obecnie, idea dylematu moralnego, tak? Tak, obecnie rozmawiamy po prostu na tematy etyczne i po prostu ten film jest pewną taką zagadką etyczną, o co tutaj chodzi. Co się wybija najbardziej, co jest widoczne, jakie problemy. Więc to też jest ważne, żeby oni nauczyli się identyfikować problemy filozoficzne też poza kontekstem ściśle filozoficznym, prawda? To też wydaje się sprawdzenie, kiedy oni tak naprawdę nabywają te umiejętności filozoficzne. No a jak wygląda to przejście między tym mini wykładem a dyskusją? Czy możesz na jakimś przykładzie to powiedzieć? No powiedzmy, kiedy rozmawiamy z uczniami o problemie idealizmu albo o problemie monizmu, no to często pojawia się reakcja, jak ktoś mógłby coś takiego twierdzić, prawda? Pojawiają się elementy szoku. Rozumiem. Tak? No i wtedy to jest katalizator dalszej dyskusji, prawda? Muszę wyjaśnić rację, dlaczego to jest do uwierzenia, tak? Dlaczego uczeń, który jest szokowany i naprawdę poruszony na przykład, nie wiem, sceptycyzmem czy solipsyzmem, no nagle zaczyna widzieć, że za tym stoją jakieś racje, że to nie są poglądy rzucane na darmo, tak? Tylko że coś za nimi stoi. Aha, no tak, to ja też pamiętam zajęć nie tylko w szkole, ale i na studiach, prawda? Znaczy, Berkeley, jak nic nie wychodzi, to trzeba coś powiedzieć o Berkeley. Oczywiście trzeba go tam troszeczkę podretuszować. I wtedy oni się dziwią, jak można coś takiego mówić i zaczynają dyskutować, tak? A ty wcielasz się w rolę takiego adwokatu z diaboli, tak? Czy tam adwokatu z Berkeley, tak? Weźcie pod uwagę taką możliwość, że ten stół nie istnieje, jeżeli go nie oglądacie, tak? No i oni wtedy zaczynają się rozglądać, trochę na te stoły patrzą, trochę na siebie, no i jakiś tam proces zachodzi. Czy to chwyciło? To chwyciło, tak. A złośliwy demon, czy złośliwi naukowcy byli, czy nie? Tak. No i to też jest ciekawe w kontekście właśnie sceptycyzmu, jak oni to odbierają, że no nagle ktoś im mówi, że jeżeli się dobrze do tego przygotować, to można wiele przekonań, które posiadamy, osłabić albo pokazać, że da się je osłabić w jakiś sposób. No i to jest dla nich już bardzo żywotna kwestia, no bo często człowiek w liceum, nawet jeżeli te przekonania ma nie jakoś bardzo dobrze uzasadnione, to jednak są one bardzo żywe i bardzo widoczne, tak? No jeżeli się powie, że te przekonania można łatwo jakoś zdemontować, że tak powiem, no to pojawił się protest jakiś, tak? Jak sobie z tym radzić, jak sobie radzić ze sceptycyzmem? No ale to, czy nie boisz się takiego niebezpieczeństwa, że uczniowie wpadną w taki sceptycyzm? To znaczy takim sprawdzającym czynnikiem są prace takie, których nie oceniam, w których uczniowie piszą na przykład, czy akceptuje świat. Omawialiśmy ostatnio Etykę bez kodeksu Leszka Kołakowskiego, no i tam jest taki fragment o akceptacji świata, prawda? Że jeżeli żyjemy, to
automatycznie akceptujemy świat. I wiele z tych odpowiedzi, które tam się pojawiały, były bardzo, bardzo przemyślane. Na przykład zdaję sobie sprawę z ogromu zła, które w świecie występuje, ale akceptuję świat taki, jaki jest, bo nie mam wpływu na wszystko i staram się cieszyć tym, co mam, albo staram się dbać o to, co jest wokół mnie. Więc są to odpowiedzi bardzo dojrzałe, bardzo wyważone, więc wydaje mi się, że mają taką barierę ochronną przed tymi groźniejszymi pomysłami filozoficznymi. No tak, tylko sceptycyzm to jest raczej kwestia poznania, nie sposobu życia, prawda? No ale myślę, że dla nich to się łączy, tak? To znaczy, jeżeli ja nie mogę uzasadnić swoich przekonań, według których żyję, no to być może nie powinienem żyć w ten sposób, więc są na tyle uczciwi, że potrafią wskazać na przykład, że nie potrafią obronić swoich przekonań religijnych w pełni, no ale widzą inne na przykład korzyści z posiadania przekonań religijnych, czyli ale już ważą rację, już starają się zobaczyć, że pewne uzasadnienia tutaj nie wchodzą w grę, inne są możliwe i jakoś no, filozoficznie już patrzą, widzą, że sprawy są bardziej skomplikowane. No, czyli filozofię religii uprawiają, można powiedzieć, w pewnym sensie. Czy jakąś formę apologetyki, no jakby zastanawiają się, dlaczego naprawdę wierzą, prawda, bo to jest ważne, zastanowić się dlaczego. I dzięki temu mogą rozróżnić różne rodzaje racji, bo są racje teoretyczne, mogą być racje praktyczne, mogą być motywy. Powiedzenie im właśnie, że tutaj będziemy uzasadniać, że jeżeli filozof uzasadnia jakieś kwestie związane z religią, niezależnie od objawienia, w tym sensie, że nie uzasadnia tych twierdzeń za pomocą objawienia, może korzystać z objawienia jako kontekstu czy tekstów religii, natomiast, że to się robi niezależnie, to wydaje mi się, że to zrobiło wrażenie. Znaczy, to jest nagle taka zupełnie inna perspektywa. Prawda, że no, religia nie jest tylko w tej sali, gdzie jest katecheza czy lekcja religii, ale no, można do tego podejść w nieco inny sposób, co nie znaczy, że wrogi, prawda, co nie znaczy, że negatywny, tylko po prostu inny, to jest inny sposób patrzenia, sposób filozoficzny. Masz rację, bo to jest takie szersze zjawisko, że to właśnie świadczy o tym, że filozofia jakby wyparowała z kultury. No. Jednak obecność filozofii w kulturze powodowała również obecność metafizyki, a bardzo często z tym związane z teologii filozoficznej, prawda? I to miało wpływ na myślenie religijne ludzi, prawda? Tak. Ludzie jakby swoją wiarę kształtowali z jednej strony w oparciu o argumenty filozoficzne, a z drugiej w oparciu o objawienie czy doświadczenie religijne, prawda? To jakoś współgrało, a w momencie, kiedy ta problematyka filozoficzna, zwłaszcza metafizyczna, jakoś wyparowała, to już czegoś brakuje, prawda? No i powiedzenie im właśnie, że jest jakaś trzecia strona, która może moderować tę dyskusję, na przykład między religią a nauką, no to jest szok kompletny, prawda? Że nagle się okazuje, że być może ja mogę uzasadnić inaczej swoje przekonania. No właśnie. No i to jest szok, ale jednocześnie coś pomocnego. To jest pewna szansa, tak? Znaczy, że nie jestem ograniczony do tych uzasadnień, których do tej pory widziałem, albo można je rozszerzyć, można je uzupełnić. No i podobny problem, który moim zdaniem, z tego, tak jak ja to widzę, zrobił wrażenie, to problem właśnie braku zgody. No, starałem się przedstawić to w ten sposób właśnie, że żyjemy w czasach, kiedy no powiedziałem wprost, będziecie żyć w świecie, gdzie właściwie wszyscy się ze sobą nie zgadzają w żywotnych kwestiach, w kwestiach światopoglądowych i trzeba sobie jakoś radzić z tym. Tak? To, czyli filozofia może służyć jako pewne takie pole, gdzie można się spotkać po prostu w pewien sposób. No jest ta metafora u Jamesa tego hotelu, prawda, gdzie w jednym pokoju ktoś pisze ateistyczny traktat, w innym dokonuje analizy chemicznej, prawda, a w trzecim ktoś odczytuje Biblię na nowo, prawda, i że oni się wszyscy spotykają w tym holu tego hotelu, więc filozofia miałaby być czymś takim. Więc no, kiedy słyszę takie pytanie na przykład, a jakie SOR ma przekonania religijne, no to też jest ciekawe pytanie, prawda, co odpowiedzieć, co zrobić w takiej sytuacji, no ja odpowiadam wtedy, że no ja jestem tutaj po to, żeby przedstawić pewne możliwości, pewne ruchy. Pewne mnie bardziej przekonują niż inne, ale to wy sami musicie spróbować ocenić, co was bardziej przekonuje. Tak? Znaczy powiedziałem, że filozofii nie można robić z kimś, filozofię zawsze się robi samemu tak naprawdę. I to jest
No i jakby reakcja była taka, że potem widziałem, że uczniowie próbują mnie złapać na pewnych stwierdzeniach, które by coś ujawniały, prawda, w którą stronę ja się... I to, no, jest, ale to jest ciekawy dylemat. To wiesz, bo to jest problem szerszy, to mi się wydaje, że to jest szerszy problem, no bo ludzie nie są czystymi intelektami, ludzie są ludźmi z krwi i kośćmi zaangażowanymi egzystencjalnie w różne sprawy i oni też potrzebują jakiejś pomocy, no, jakiejś busoli, prawda, w życiu. No też tak traktują czasami autorytet nauczyciela, prawda, więc ja rozumiem, że trzeba powiedzieć, że filozofia tutaj ma ograniczenia, pewne rzeczy może, a pewnych nie może, ale człowiek, no, potrzebuje, no, odpowiedzi, no jak to jest naprawdę, prawda? No na pewno daj mi wskazówkę. Na pewno wiedzą, dużo rozmawiamy o naturalizmie, prawda? Dużo się pojawia, często się pojawia wątek naturalizmu, jako no, mogą wywnioskować z kontekstu, prawda, że często dużo miejsca poświęcamy na lekcjach właśnie mówieniu o tym, jak można by ten naturalizm jednak odrzucić, tak? Znaczy jak można, albo przynajmniej osłabić. Jak można... Czy czują, że to nie jest opcja satysfakcjonująca? No na pewno nie. Znaczy jest pokazanie, że no, znaczy to było, w ogóle te lekcje się odbywają w takim duchu, że gdyby naturalizm był prawdziwy, no to właściwie uprawianie filozofii nie do końca miałoby sens, tak? To znaczy filozofia dlatego jest możliwa, dlatego że naturalizm jest fałszywy. No i teraz rolą filozofów jest to pokazać, tak? Jest przedstawić pewne argumenty, jest po prostu wykonać robotę Platona po prostu, tak? Za każdym razem na nowo. To znaczy to jest to, co uczył mnie profesor Stępień, że właśnie mówił, że tym, że może być taka sytuacja, że o pewnych rzeczach takich samych będziemy mówić na lekcji filozofii, jak i na katechezie, tylko mówił, że chodzi o sposób mówienia, tak. Że na lekcjach religii bardziej chodzi o pokazanie pewnych prawd i zachęcenie ucznia do ich akceptacji, do życia w pewien sposób, prawda? Do przeżywania pewnych prawd, czy można raczej powiedzieć pewnego sposobu życia, prawda? Natomiast filozofa bardziej interesuje pokazanie pewnej drogi, pokazanie pewnych rozumowań. Nie koncentruje się na tezie, tylko na tym, co do tej tezy prowadzi, prawda? Zachęca do przejścia pewnej drogi. Natomiast żeby nie może nauczyciel zastąpić ucznia w tym, co on ma wykonać samodzielnie. Samodzielnie, może go podprowadzić, ale on musi podjąć decyzję, czy pójdzie dalej, prawda? I to jest inne rozłożenie akcentów, tylko no z drugiej strony trzeba pamiętać, no, że człowiek jest całością i te sfery się przenikają jedna z drugą, prawda? No jest tutaj to, co ja pamiętam z wykładów, profesor Judycki twierdził zawsze, że coś trzeba twierdzić jednak, tak? To znaczy podkreślał tę uwagę, że w filozofii trzeba mieć jakąś tezę, której się broni. No i później się okazuje, że tych filozofów się czyta, bo oni tak coś mówią, prawda? No i właśnie wydaje mi się, że uczniowie liceum są właśnie w takim wieku, gdzie nie odstrasza ich jawność czyichś poglądów, czy jakby postawienie pewnych spraw na ostrzu noża. No, potrafią za to docenić właśnie błyskotliwość, jakąś szczerość, uczciwość intelektualną, też pewną finezję, myślę, i to warto im pokazywać. Dlatego każdy argument filozoficzny, który omawiamy na lekcjach, no, staje się przedmiotem takiej dyskusji właśnie z tego punktu widzenia, że to jest dla nich coś, czego się nie spodziewali, że to jest coś zupełnie innego. No to właśnie podobnie właśnie, zawsze staram się kłaść nacisk na argumenty i nigdy nie rozliczałem, nie pytałem z poglądów. No, to zostawiam dla was. Interesują nas argumenty, prawda? Ewentualnie ważenie, ocenianie tych argumentów, co jest lepsze, coś gorsze. Oczywiście nie, jeżeli ktoś mnie pyta, to ja mu odpowiem, co ja myślę. Ale moim obowiązkiem jest, moim zdaniem, powiedzenie, co ja myślę w danej sprawie, zwłaszcza trudnej, światopoglądowo ważnej, ale również powiedzenie, żeby nie mówić, że udawać, że są ludzie, którzy myślą, że wszyscy myślą tak samo. Ja muszę powiedzieć uczciwie, oczywiście, że są filozofowie, i to wielcy filozofowie, którzy myślą całkiem inaczej. I trzecia sprawa, muszę powiedzieć, dlaczego ja tak myślę i skąd się bierze ta różnica zdań. Myślę, że te trzy rzeczy trzeba powiedzieć, tego, prawda? No, że trzeba nie bać się powiedzieć, co się myśli,
ale uczciwie powiedzieć, że inni myślą inaczej i podać rację, dla którego ja myślę, i rację, dla której oni myślą inaczej, a już oni muszą tu dokonać jakiejś oceny. Oczywiście nie od razu, bo to jest proces, pewien proces. To trwa. Ale czy to zarówno w fazie nauczania przedakademickiego, jak i akademickiego, bo przedakademickiego, jeśli Belfer wykłada swoją tezę, to jednak oddziaływuje jako autorytet o wiele silniej niż na poziomie nauczania akademickiego, gdzie każdy ma już pewien dystans. No, tylko mnie się wydaje, że trudno udawać, że się nie myśli to, co się myśli. No. Uczniowie wprost zadają pytanie. Jak mówię, jak mi nie zadają, no to nie muszę, no, ale jeżeli mi zadają pytanie, no to trudno, żebym ja im na te pytanie nie odpowiedział. Ja bym nie robił jakichś sztucznych, tak jak w tym filmie ostatnim amerykańskim Bóg nie umarł dwa, prawda? Że nauczycielka została oskarżona o krzewienie chrześcijaństwa, no i badali, czy ona mówiła to na korytarzu, w sali, czy poza szkołą na ulicy, prawda? I w tym sensie, no nie dajmy się zwariować, prawda? Jesteśmy ludźmi, jesteśmy pewną całością. No, odpowiadam, tylko uczciwie to robię. Mówię uczciwie, co myślę, skupiam się na argumentach, ale uczciwie informuję o innej opcji. I wydaje mi się, to jest uczciwe postawienie sprawy. Zgadzam się, ale do pewnego stopnia, bo to samo prawo trzeba przyznać stronie, z którą się nie zgadzamy generalnie. I dlatego, jeżeli ona działa w ten sam sposób jak ja, jest zachowana równość, bo ona ma prawo powiedzieć co innego niż ja, ale ma obowiązek również poinformowania o tym, że są tacy, którzy myślą całkiem inaczej i starać się życzliwie otworzyć ich argumenty. Ale się życzliwie rodzi się jednak pewna dysproporcja, bo ja mówię bezpośrednio do was, a są jacyś tam... A tego się nie da uniknąć. Mi się wydaje, że tego się nie da uniknąć. No, moim zdaniem no nie da się. No, natomiast no, zawsze no, autorytet ma znaczenie bycia autorytetem. No, to nie, to... Ja muszę powiedzieć, że mam takie doświadczenie, że... Znaczy, ja bym tylko powiedział, żeby nie nadużywać tego bycia i tyle, ale też no, nie uciekać. Nie uciekać no. Znaczy, ja może powiem jeszcze, z czego to wynika, bo mam takie doświadczenie niekiedy, że się przygotowuję do lekcji, przygotowuję sobie pewne wypowiedzi, czy jakieś, powiedzmy, szkice tych wypowiedzi, no i na lekcji coś mówię i w momencie, kiedy to mówię, zastanawiam się, czy ja jestem do tego, czy ja bym to powtórzył, tak? Czy ja jestem do tego w 100% przekonany. To jest też piękno filozofii, prawda, że poglądy, które wydawałyby się bardzo dobrze znamy, za każdym razem potrafią na nas nieco inne wrażenie wywrzeć, więc to też jest ten problem, że staram się brać odpowiedzialność za to, co do nich mówię, prawda, co mówię do uczniów, tak? Znaczy, nie chcę im podpisywać się pod czymś, pod czym bym się nie podpisał, prawda? I też pamiętam siebie z liceum, kiedy strasznie mnie denerwowało, kiedy nauczyciel mi mówił, co mam robić, czy co mam myśleć, więc też próbuję to jakby uwzględnić, prawda? Wydaje mi się, że sprowokowanie ucznia do myślenia samodzielnie i nawet do ataku na nauczyciela, na tezę nauczyciela oczywiście, jest lepsze w tym sensie, że ono zmusza do tego, żeby się zaangażował, również emocjonalnie, prawda? Bo on się zaangażuje dla obrony własnych przekonań. I kiedy mówiliśmy na lekcji właśnie o zasadzie życzliwości, że kiedy omawiamy argument trzeciej strony czy drugiej strony, trzeba go omówić w taki sposób, żeby ten argument był jak najlepszy, no to było zdziwienie, dlaczego ja właściwie mam to robić. Moim zadaniem jest obrona mojego zdania, a nie pomaganie wręcz mojemu oponentowi. Więc to też jest fajne w liceum, że uczniowie mają taki żar, o coś im chodzi, chociaż może nie do końca jeszcze wiedzą, jak to uzyskać. No i filozofia, te dyskusje pozwalają im to wydobyć z siebie. Pozwala im wypowiedzieć pewne rzeczy, które sobie tylko myśleli albo niedokładnie myśleli. To jest być może pierwszy moment, kiedy się odzywają w klasie, kiedy mówią o czymś, o jakimś zagadnieniu. Czyli to jest ten sposób nauczania filozofii, żeby dać uczniom narzędzia. Tak. Nie mówić im poglądów, czego
boją się przeciwnicy filozofii z różnych stron, bo każda strona światopoglądowa boi się, że będzie narzucany inny światopogląd, mhm. prawda? Ale jeżeli powiemy, że filozofia nie narzuca światem, tylko daje narzędzia, to sprawa wygląda całkiem inaczej. Jak oni będą mieli dobre narzędzia, to dojdą do dobrych poglądów, ja uważam, prawda? Tylko no trzeba mieć na to nadzieję, kiedy jeżeli uczniowie chcą startować w debatach międzyszkolnych, w mistrzostwach debat oksfordzkich, nieoksfordzkich, no i jest lekcja poświęcona zasadom argumentowania, no to nagle się okazuje, że być może oni się nie zetknęli z tym jeszcze, a już, prawda, prowadzą pewne działania w tym zakresie, więc filozofia też pozwala im zdobyć pewne rzemiosło, które no może tak, im się no przydać tak. w pewnym konkretnym celu. No, wygranie debaty oksfordzkiej to już jest coś, prawda? Coś, na czym im zależy w jakimś sensie. Więc są zdziwieni, że filozof może im coś powiedzieć na ten temat. Znaczy mają być może taki obraz filozofii, która jest właśnie zajmuje się problemami, które nie mają nic wspólnego z naszym codziennym życiem, a tu nagle się okazuje, że ona potrafi wyposażyć w coś, czego, no nie wiem, ja rozumiem, inna tak. dyscyplina no, nie tylko może jeszcze dać bym powiedział, w tak że filozofia sposób. Chyba jeszcze coś więcej daje, bo nie uczy tylko wygrać, tylko uczy również po co wygrać. Oczywiście. No bo co z tego, że wygram Oczywiście. Na fałszu, prawda? Chodzi o Oczywiście. To, że wygram po to, żeby dojść do prawdy, nie? To jest najważniejsze, nie? Że jednak prawda była tym celem, ta pewna czystość myślenia. Tutaj jest ważna, czyli no rozumiem, czyli jednak no, pokazuje, że filozofii nie należy się bać w tym sensie, tak. że ona nie zrobi tutaj szkody, no bo wszyscy się boją, że zamąci ludziom w umysłach, no to wszystko zależy też od odpowiedzialności, mądrości nauczyciela, prawda, jak on to robi. No, ja sięgnąłem do klasyków nauczania filozofii w Polsce przedwojennych, Twardowski, Samuel Eagle napisał, Salomon Eagle napisał taką no, piękny artykuł, duży, cały rozdział w Encyklopedii Wychowania o nauczaniu filozofii. To on mówił, że ważne jest nawet sama taka przeżycie wagi problemu, którym filozofia się zajmuje. I on mówił, że nawet jeżeli analiza argumentów nie będzie konkluzywna, to ważne, że oni zobaczą, jak ważnymi sprawami się tutaj zajmujemy. Odsłoni im się pewne wartości, na przykład właśnie jak ważna jest prawda, jak i trudno jak do niej dojść, prawda? Jak skomplikowany jest świat, prawda? Jaką my ludzie mamy niezwykłą pozycję, skoro jesteśmy jedynymi osobnikami w kosmosie, którzy się nad tym zastanawiają, prawda? No więc to już jest bardzo, bardzo dużo. On zresztą był dyrektorem, o ile pamiętam, gimnazjum czy liceum religijnego, żydowskiego i on uważał, że to sprzyja, mówi, jak to powiedział, budzeniu pewnych nastrojów religijnych wręcz. W ogóle, że zainteresowanie metafizyką, no, to już jest coś. Dzisiaj już mało kto się tym zajmuje, ale zainteresowanie, że w ogóle stawianiem sobie takie pytanie, prawda, czym jest rzeczywistość, ostateczne przyczyny rzeczywistości, prawda, Bóg, prawda, że w ogóle takie problemy ludziom do głowy przychodzą. Prawda. Myślę, że to też daje nauczanie, znaczy w ogóle to, że filozofia byłaby obecna w szkole, daje to uczniom, że oni jakby czują, że no nie wiem, filozofowie starożytnej Grecji, że oni właściwie myślą tak jak my. Oczywiście są pewne fundamentalne różnice, mają inną koncepcję kosmosu na przykład tak, niż tak, my, tak. ale jednak czytając Platona mamy takie dziwne poczucie, że właściwie to jest bardzo nasze, to jest bliskie naszemu sposobowi myślenia i przez uczenie się filozofii licealiści po prostu uczestniczą w kulturze całej ludzkości. To znaczy, to jest nie tylko rozważanie tych odwiecznych problemów, tak, ale tak. poczucie pewnej przynależności do pewnego ponadczasowego projektu, który ludzkość rozwija, prawda, najtęższymi umysłami. No, być może te najtęższe umysły wytyczyły szlaki tego myślenia i w tym sensie nie to, że my się tam odnajdujemy, ale my nie możemy się tam nie odnaleźć, ponieważ my jesteśmy przez to ukształtowani w
wprost lub nie wprost, świadomie lub nieświadomie. No, no tak, ale właśnie lekcja filozofii pozwala nam sobie przypomnieć, jak za pomocą anamnezy platońskiej, prawda, skąd pochodzimy, prawda, skąd przyszliśmy, kim jesteśmy i dokąd idziemy. I myślę, że też fakt, że na lekcji filozofii powoli uczniowie po jakimś czasie nie boją się właśnie mówić, co myślą, wypowiadają jakieś opinie, na przykład na temat systemu nauczania. Są to dosyć szczere opinie, choć wyważone, to dobrze świadczy tylko o filozofii. Tak? Znaczy, jeżeli filozofia potrafi otworzyć pewne drzwi, które do tej pory były zamknięte, no to tylko tym lepiej. No i chyba, skoro mówisz, że to są problemy uniwersalne, no to... To nie jest tylko kwestia historyczna, tylko to chyba jest po prostu, no, że pewne pytania, no, na pewne pytanie jest tylko pewne ograniczone spektrum odpowiedzi. Jest kilka możliwych odpowiedzi, kilka możliwych ruchów. Nie? I uświadomienie sobie tych możliwych ruchów to już jest bardzo dużo. Prawda? To już jest bardzo dużo, przed jakimi my wyborami intelektualnymi stoimy. Prawda? I jakie są konsekwencje, jak ja opowiem się za tym, to jakie to ma konsekwencje, jakie trudności. Prawda? I wydaje mi się, że nauczenie w tym duchu, no, powinno dużo dawać. Dużo dawać. No a powiedz mi jeszcze, chciałbyś dalej uczyć, czy nie? Tak, to znaczy to jest świetne doświadczenie. To też jest zupełnie inne doświadczenie niż prowadzenie zajęć ze studentami, mhm. bo studenci już coś wiedzą, mhm. prawda? Już nie można pewnych trików wobec nich zastosować, mówiąc brzydko, a licealiści niczego się nie spodziewają, można tak powiedzieć. Więc ich reakcje są najbardziej naturalne, najbardziej szczere i najbardziej testują tego nauczyciela, prawda? Najbardziej no, pokazują, na ile on sobie potrafi poradzić z pewnymi wątpliwościami, które się nasuwają u kogoś, kto z filozofią nie miał do czynienia wcześniej. Więc to rozumiem, pozwala być w takim ruchu, powiedzmy, filozoficznym, w takim ciągłym treningu, no i ciągle jakoś się ulepszać jako filozof, prawda? No, ja na przykład miałem wrażenie na początku, porównując pracę w szkole, w liceum i na uniwersytecie, że ta uczniowie są, było to, ta praca z uczniami była większym przeżyciem, to znaczy oni mieli, byli świeżsi w tym sensie. Musiałem się więcej przygotowywać, ale nie w tym sensie, że więcej materiału przypomnieć sobie, to musiałem na studiach, na uniwersytecie, natomiast musiałem mieć pomysł. Znaczy jak szedłem do szkoły, to ja szukałem pomysłu na lekcję. Powiedziałem, że jak ja nie będę miał pomysłu na lekcję, to nic nie pójdzie. Natomiast do studentów no, to mogłem pójść bez pomysłu, bylebym był przygotowany, prawda? Musiało ich coś chwycić, prawda? A poza tym byli świeżi, prawda? Mieli te otwarte umysły. No, studenci już coś wiedzą. Znaczy, ja nie chcę ich obrażać, prawda? Ale jednak może to jest kwestia pewnego wieku, kiedy budzą się pewne pytania i ludzie bardziej są żywi, stawiając pewne pytania. Może? Najlepszy jest moment, kiedy uczeń mówi, panie profesorze, to tak nie jest. To jest najlepszy moment. To znaczy, kiedy to się usłyszy, to znaczy, że jest dobrze. Tak? Znaczy, bo wiesz, że zaraz usłyszysz jakiś ciekawy argument po prostu, więc... No oby, bo nie zawsze może. No ciekawy przynajmniej dla kogoś, kto go sformułował, dla tego ucznia, jakoś ważny, prawda? To przynajmniej sygnalizuje, że problem jakoś jest poruszający. No i trzeba też umiejętnie do tego podejść, prawda? Powiedzieć, że to jest propozycja, która prowadzi do tego, prawda? Wyklucza inne możliwości, o których mówiliśmy, albo te, o których nie mówiliśmy. Więc też myślę, że warto pokazywać uczniom, że oni mogą, filozofując na lekcji, otwierać pewne nowe ścieżki, prawda? Że filozofia jest jednak bardzo otwartą działalnością, pozwala wytyczać nowe szlaki. I to dla młodego człowieka, myślę, jest najważniejsze, to poczucie takiego pionierstwa w czymś, prawda, że zbadam jakiś niezbadany teren. A nie boisz się, że stracisz autorytet, jeśli ktoś ci wykaże, że tak nie jest? Nie. Wtedy bardzo łatwo powiedzieć, że na tym właśnie polega filozofia. To znaczy każdy filozof w czymś miał rację prawdopodobnie i każdy w czymś się mylił, prawda, więc nie jest żadnym wstydem nie mieć racji w jakiejś filozoficznej kwestii, tylko trzeba mieć jakieś uzasadnienie. Ono może być lepsze lub gorsze. Chodzi o to, żeby ze sobą dyskutować. Więc jeżeli mój uczeń wykaże mi, że nie uwzględniłem jakiejś przesłanki w argumencie, prawda, albo popełniłem jakiś błąd, to tym lepiej. To znaczy, że on
jakby już jest na tej drodze filozoficznej trochę dalej niż był wcześniej, prawda, na poprzedniej lekcji. A jeszcze jedna rzecz, no, bo jesteś w szkole troszkę tak osobno, takim doczepionym nauczycielem. Natomiast czy widziałbyś jakąś możliwość współpracy między nauczycielami filozofii z nauczycielami innych przedmiotów? Myślę, że to jest rzecz zaniedbana. Tak, znaczy, no, wydaje mi się, że przede wszystkim to są dwa pola takie. No, pierwsze to są debaty, które organizują inni nauczyciele. No nie wiem, na przykład debaty z zakresu wiedzy o społeczeństwie jakoś są organizowane. Myślę, że tutaj filozofia nawet jako powiedzmy taki asystent reżysera, prawda, który pomaga trenować uczniów, którzy biorą udział w tych debatach, czy podpowiadając pewne sposoby argumentacji, no to byłoby bardzo, bardzo pożądane, prawda? Żeby pokazać, że filozofia tutaj też do czegoś służy, tak? Że filozofia daje narzędzia, które można od razu użyć. No tak, mówiąc już oczywiście o tych wszystkich lekcjach, gdzie omawiana jest sztuka, gdzie omawiane są pewne dzieła literackie, no myślę, że tutaj analiza filozoficzna mogłaby naprawdę sprawić, że czytanie lektury byłoby czymś przyjemniejszym. Tak? Znaczy, jeżeli uczeń wie, że może tutaj po prostu myśleć w wolny sposób i no, jedynym sprawdzeniem jest to, żeby robił to konsekwentnie, prawda? No to myślę, że to jest coś, co by się sprzedało. No tak, tylko to jest jeszcze ciekawe, że zawsze mam doświadczenie, zainteresowani filozofią w szkole byli częściej nauczyciele przedmiotów humanistycznych, nieścisłych. Częściej się tak spotkałem, ale być może nauczyciele przedmiotów ścisłych boją się, no, że po prostu uczniowie będą się uczyć postawy, że wszystko wolno, prawda? Jednak tutaj nie wszystko wolno. No właśnie jest pewna jeszcze tutaj praca do zrobienia, żeby pokazać, że filozofia jest jakby taką dyscypliną, która jednak uczy ścisłości i uczy konsekwencji. I być może jest pewien stereotyp, który temu przeczy. I pojęcia wypracowane w filozofii później pracują w nauce, że one się nie wzięły znikąd, że pewne pytania, na przykład kiedy mówimy o substancji Arystotelesa, no to nagle uczniowie zaczynają się zastanawiać, a dlaczego pani na chemii używa tego terminu i w jakim znaczeniu ona go używa, więc wtedy się mówi, że po prostu filozofia jest u źródła całej nauki i te tropy pozostają. Nauki się wyspecjalizowały, ale jednak to źródło pozostaje i jest ważne. No, mnie trochę niepokoi tylko właśnie, że nie udało się wypracować jakiegoś modelu współpracy filozofii z religią, z katechezą. No, jako nazwę, miałem takiego katechetę, który się interesował filozofią, zresztą miał ukończoną filozofię, więc nas zachęcał do czytania tekstów filozoficznych i był otwarty na filozofię. Zresztą miałem dwóch, każdy na swój sposób to robił, ale no to jest, no zresztą no przecież wiemy, że w religii, w teologii, no filozofia ogromną rolę odgrywa. I żeby ją tylko wykorzystać, prawda? Pokazać, że filozofia nie musi być w opozycji, tylko może być przymierzeńcem. No to zresztą od początku, no poza pierwszymi może wiekami chrześcijaństwa, ale tak zasadniczo od początku pełni świadomego chrześcijaństwa tak było, no, prawda? Że teologia korzystała z filozofii, nie? Budowała na Platonie, na Arystotelesie, wykorzystywała te pojęcia i że to było zawsze bardzo przydatne. Zresztą w argumentacji apologetycznej korzystano z filozofii, z pojęć filozoficznych. No. No ja mam takie wrażenie, mam takie podejrzenie, że gdyby rzeczywiście taka współpraca, o której mówisz, funkcjonowałaby, to takie postulaty, mówię tutaj abstrakcyjnie, nie wchodząc w żaden spór polityczny, ale pojawiały się takie postulaty, być może postulaty wyprowadzenia na przykład religii ze szkół by się nie pojawiały, albo byłyby mniej częste, tak? Znaczy po prostu, gdyby to robić po prostu inaczej. Znaczy wykorzystać, to nie mówi, bo nie wiem, to wszystko zależy no, od przygotowania no, nauczyciela, jak wiemy, jak wśród innych zawodów, prawda, są zawsze lepsi, gorsi nauczyciele, zawsze, wszędzie tak jest, są wybitni, są przeciętni, prawda, ale też dużo zależy od dydaktyków, naukowców, którzy powinni dostarczać materiałów pomocniczych, to też jest bardzo ważne. No, przygotowanie samodzielne
materiałów dydaktycznych nie jest łatwe, zwłaszcza w tak trudnych dziedzinach, prawda? No, tylko trzeba poddawać pewne pomysły, poddawać pewien materiał. To jest też ważna rzecz tutaj. Więc jest tutaj pewna trudność. Z jednej strony filozofia ma, wydaje się, nieco więcej wolności w szkole niż inne dyscypliny. Wydaje się jednak, że pomimo istnienia na przykład podstawy programowej, nauczyciel filozofii zawsze będzie miał większy margines wolności co do przedstawienia materiału, czy ujęcia go z tej, czy innej perspektywy, no ale z drugiej to jest właśnie trudność, dlatego że ten nauczyciel w pewnym sensie musi sam podejmować te decyzje, no jakby sam, jakby od razu, no, konsekwencje do niego wracają tak automatycznie, tak? Znaczy, no, jak się coś powie raz uczniom, że jest tak, no a potem się okaże, że tak nie jest, no to od razu jest tutaj pewne napięcie się pojawia, prawda? No a jak myślisz, właśnie, bo to jest, w związku z tym jest taki problem, ja się spotkałem z taką opinią przy układaniu podstawy programowej, że jedni mówili, no, że właśnie filozofia powinna być odciążona materiałowa, jak najmniej treści, żeby było jak najwięcej miejsca na dyskusję, dać więcej wolności nauczycielowi, uczniom dyskusję, tylko kilka pytań, niech robią co chcą, a inni mi powiedzieli, że właśnie, i to będzie wtedy lekcja taka wolna, wszyscy będą chcieli w niej uczestniczyć, a inni mi powiedzieli, że właśnie taką lekcję będą wszyscy lekceważyć, bo to jest lekcja, na której nic się konkretnego nie uczy i ta lekcja może daje jakieś miękkie kompetencje, ale w dalszej perspektywie, ale nic konkretnego im teraz nie daje. Który model? Myślę, że ten drugi jednak. Znaczy, sam staram się pokazać, że, no nie wiem, robię kartkówki, prawda, na przykład niezapowiedziane. I nie po to, żeby straszyć uczniów, tylko żeby właśnie przebił się ten komunikat, że to jest przedmiot taki jak inny, w tym sensie, że jest tak samo ważny jak inny. Czy to też jest wiedza konkretna. Tak, że tutaj też można to mierzyć, więc kiedy uczennica mnie pyta, mając mniej punktów z odpowiedzi na jedno z pytań na kartkówce, czym ten pogląd, o który opisałam, różni się od tego bardzo podobnego, o który pan pytał, no ja daję odpowiedź i ona wtedy mówi, aha, czyli to jednak jest coś innego, więc ona widzi, że tutaj da się jakoś zmierzyć tę wiedzę, da się ją jakoś zweryfikować, no i podświadomy komunikat jest taki, że filozofia nie jest dowolna, tak? Znaczy, że tutaj nie wszystko wolno, nie cokolwiek można powiedzieć, tylko trzeba jednak pewnych reguł przestrzegać. No, rozumiem. No to proszę Państwa, może już chyba będziemy kończyć, ale widzieli Państwo tutaj starego i młodego nauczyciela filozofii. Każdy z nas już troszkę tego doświadczenia w szkole średniej nabył. I no, jesteśmy świadectwem, że warto uczyć, że to może i nauczycielowi dawać satysfakcję. I pewnie warto być uczonym. Tak? Warto to już może nie nam oceniać, ale warto ale być uczonym filozofem. Te świadectwa, które do nas dotarły, o tym mówią, że warto być uczonym, czy wejść w ten proces po prostu czynnie. No a rodziców, nauczycieli, dyrektorów zachęcamy, żeby nie bali się podjąć tego wyzwania i starali się, żeby liceum ich dzieci czy ich uczniów filozofia zajęła poczesne miejsce i odgrywała ważną rolę edukacyjną i wychowawczą. Musimy pamiętać właśnie o tym, że uczniowie pytani o to, jakiego przedmiotu chcieliby się uczyć w przyszłości, jaki przedmiot chcieliby mieć jako obowiązkowy w szkole, wybierają filozofię. Filozofia po prostu wygrywa z innymi przedmiotami, więc to też trzeba wziąć pod uwagę, głos uczniów, którzy chcą się uczyć filozofii.